Ten mecz miał takie trochę dwa oblicza, jeśli chodzi o rywala, bo też było widać, że do przerwy miał dużo mocniejszą drużynę niż po przerwie. Natomiast no i to tak pokazało, do przerwy przegrywaliśmy 3-1, a po przerwie udało nam się strzelić dwie bramki i finalnie jest to mecz na remis. Trenerze, sporo zawodników testowanych. Zapytam o jednego, o napastnika Chełmianki, Chełm, czy zostanie dalej, czy w ogóle trener na dzień dzisiejszy, po jego obserwacji i po dzisiejszych 45 minutach zdecydowałby się, żeby przekazać właścicielom klubu, żebyśmy sfinalizowali na przykład kontrakt, umowę już z nim? Na tą chwilę nie podejmę takiej decyzji, natomiast decyzja będzie taka, że będziemy się dalej jemu przyglądać. Z zawodników testowanych, bo szersze grono wystąpiło, ewentualnie zostają ci chłopcy, czy zagrają w środę z Widzewem, czy przyjadą następni? Za wcześnie.
jest tak, by o tym mówić. Natomiast jeśli rozpoczęliśmy oba na szaku, to jest osoba, którą chciałbym dalej tutaj widzieć. Co do pozostałych, to po prostu musimy jeszcze spokojnie porozmawiać ze sztabem i podjąć taką decyzję. Trenerze, odnośnie Banaszaka, to mi się nie podobało. Sytuacja przy rzucie karnym. Chłopak wypracował sobie karnego. No i moim takim skromnym zdaniem dziennikarskim, no powinien tego karnego wykonywać. Nie wiem, Brazylijczyk się dorwał do piłki, zabrał. Czy były jakieś dyspozycje? Czy była jakaś... Kto pierwszy piłkę weźmie, to strzela? W tej sytuacji również zawodnicy zostają oceniani. Kto w jakiej potrafi, czy jest odpowiedzialny, bierze na siebie odpowiedzialność i bierze ten stały fragment. Ja myślę, że jeden i drugi zachował się pewnie, czy pewnym siebie zachowaniem. Tak jak Banaszak chciał strzelać, tak i też Brazylijczyk wziął i po prostu zdecydowany był, że ten karny wykona i go wykonał. Natomiast to są też co do karnych, nie mieliśmy absolutnie podziału, kto ma brać ten karny. Co do pozostałych stałych fragmentów, wszyscy byli jasno sprecyzowani i każdy miał swoją rolę. Ale testy są też po to, żeby zobaczyć, jak reagują zawodnicy w takich szczególnych sytuacjach. Trenerze, doprowadziliśmy praktycznie w 30 sekund. Trener Chrobak powiedział, że załatwili nas. Niecałą minutę zdobyliśmy drugą i trzecią bramkę, ale też chyba szkoda tych sytuacji na końcu, bo no super dwie sytuacje, które no przynajmniej jedna powinna być sfinalizowana bramką. No, trener troszeczkę tam widziałem niezadowolenie, kiwał trochę głową na te ostatnie sekundy meczu, bo taki syndrom trochę meczów ligowych powrócił w tym fragmencie, kiedy skuteczność zawiodła, prawda? No zawodzi, no ale też w tym wypadku zespół był złożony zupełnie z różnych od siebie osób, zupełnie nie grających dotychczas ze sobą osób, stąd ten może taki chaos miał prawo istnieć, natomiast no strzeliliśmy też dwie bramki i po przerwie ta dominacja nasza była większa niż do przerwy, ale tak jak powiedziałem na początku, rywal do przerwy był dużo mocniejszy niż po przerwie i do przerwy to był raczej taki zespół, który Polonii Warszawy, który występuje w lidze. Trenerze, zapytam o Widzew. Dziś wiadomo, dał trener odpocząć wszystkim pozostałym zawodnikom. Czy tak będzie w spotkaniu środowym z Widzewem, czy któryś z chłopców zagra? Z jednej strony i odpocząć, a z drugiej strony trochę leczymy rany. Jak te rany zostaną wyleczone do środy, to na pewno nasi zawodnicy też będą mieli okazję i możliwość zagrania. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Tak. Tiago, ten Brazylijczyk, to przygotowano na polecenie menedżera, czy to jest zawodnik, którego wypatrzyliście? To jest zawodnik, którego wyskautowaliśmy, no oczywiście na podstawie zapisu wideo, bo nikt tam nie jeździł i stąd znalazł się tutaj i będziemy dalej jemu się przyglądać. Czy jest trener zadowolony z występu Adama Wolaka czy Sokoła, którzy trenują z pierwszym zespołem? Nie oceniam tej gry publicznie. Jestem połowicznie zadowolony z postawy zawodników, ponieważ mecz zremisowaliśmy. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.